Niepokojące informacje z kołobrzeskiego szpitala zaczęły napływać w niedzielę rano, kiedy to decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 14-dniową kwarantanną został objęty oddział psychiatryczny. W sumie to 30 pacjentów i 4 osoby personelu. Zakażone koronawirusem mogą być 2 osoby personelu medycznego. Testy wszystkim przebywającym na kwarantannie mają być wykonane jutro i w środę. Od dzisiaj zamknięty jest dzienny oddział psychiatryczny oraz poradnia zdrowia psychicznego. Rzecznik szpitala poinformowała także, że oddział psychiatryczny jest wyposażony w odpowiednie ilości środków dezynfekcyjnych i materiałów ochrony osobistej. Żywność dostarczana jest w jednorazowych pojemnikach w odpowiednich godzinach, tak aby nie zakłócać organizacji oddziału na tyle, ile w obecnej sytuacji jest to możliwe. W związku z kwarantanną oddziału psychiatrycznego w internecie ogłoszono zbiórkę na rzecz pacjentów i personelu oddziału. Informacje można znaleźć m.in. na naszej stronie informacje.kolobrzeg.pl. Przypomnijmy, od piątku główne wejście do szpitala jest zamknięte. Przy wjeździe na parking postawiony został namiot, punkt medyczno-informacyjny. Wszystkim wchodzącym na teren szpitala jest w nim mierzona temperatura oraz wypełniana ankieta wstępnej kwalifikacji medycznej w celu wykluczenia podejrzenia zakażenia.